Cześć dziewczyny, dzisiaj sobie robimy trening z naszym ulubionym pluszakiem. Ze mną wystąpią trzy pluszaki w treningu. Zaczynamy od pierwszych ćwiczeń w pozycji stojącej. Pierwsze zadanie nasze, trzymamy pluszaka przed sobą i wykonujemy skręty tułowia. Raz w prawo, raz w lewo, po 10 powtórzeń na każdą stronę. Patrzymy cały czas za naszym pluszakiem. 1, 2, 3, 4. Pamiętamy, żeby nasze pięty się nie odrywało od podłogi. 6, 7, 8, 9, 10. Super, kolejne ćwiczenie. Robimy sobie pozycję wykroku, nisko kolanko, które jest z tyłu. Mamy pluszaka przed sobą i robimy w wykroku otwieranie klatki. Cały czas patrzymy przed siebie. Na każdą nogę robimy 5 powtórzeń. 4, 5, zmiana nogi. 2, 3, 4, 5. Kolejne ćwiczenie. Bardzo ciężkie pod względem zręczności. Próbujemy zejść sobie do przysiadu, wziąć naszego pluszaka z tyłu rękoma, podrzucić i złapać z przodu. Wykonujemy 8 powtórzeń. Jeżeli nam spadnie, to zerujemy. Raz, dwa, mam nadzieję, że mi nie spadnie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, mamy to. Kolejne ćwiczenie, schodzimy sobie do przysiadu, puszczamy naszego pluszaka po ziemi, tak żeby się ślizgał. Ja akurat położyłem sobie na ziemi ciężarek, który powinien mi go zatrzymać. Wy połóżcie sobie jakiś dowolny przedmiot z domu, tak żeby nasz pluszak w pewnym momencie się zatrzymał przed nami. Najlepiej położyć to sobie w takiej odległości, jak robicie podpór przodem. Ślizgamy naszego pluszaka, po czym wychodzimy po niego, bierzemy raz lewą, raz prawą ręką i wracamy. Wykonujemy 10 powtórzeń. 2, 3, 4. Po każdym powtórzeniu pamiętajcie o wyproście. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatnie ćwiczenie. Wykonujemy sobie 20 pajacyków. Przy każdym złączeniu rąk przekazujemy pluszaka do drugiej dłoni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, czternaście, dziewiętnaście. I 20. W drugiej części naszego treningu wystąpi ze mną Baran, słynny już z obozów naszych. Naszego pluszaka kładziemy sobie na ziemi. Pierwsze ćwiczenie, wykonujemy dwa przeskoki przez pluszaka, po czym następuje komandos. Robimy sobie 8 takich powtórzeń. Jest przeskok, przeskok i wykonujemy komandos. Przeskok, przeskok i komandos. Jeszcze 3. 2.
ćwiczenie. Ok, ponieważ mieliśmy bardzo intensywne ćwiczenie, to teraz, żeby uspokoić nasz oddech, stawiamy sobie pluszaka tak, żeby był jak najwyższy. Stajemy na naszej lewej nodze, a naszą prawą wykonujemy 10 okrążeń wokół pluszaka. Możemy uspokoić sobie swój oddech, brać głębokie wdechy nosem, wypuszczać powietrze ustami. Ok, zmieniamy nogę. Teraz prawa noga odpowiada za naszą stabilizację. Lewa pracuje wokół pulszaka. Ok, mamy to. Kolejne ćwiczenie. Kładziemy sobie pluszaka na ziemi. Już nie musi być w najwyższej pozycji, może sobie spokojnie leżeć. Stajemy w rozkroku nad pluszakiem i będziemy sobie przeskakiwać w taki sposób. Z rozkroku skaczymy do pozycji, gdzie nasza prawa noga jest z przodu, lewa jest z tyłu. Wracamy do rozkroku i odwrotny przeskok. Tak jakbyśmy robili narciarza, którego robiliśmy często na treningach. I zawsze wracamy do rozkroku. Wykonujemy sobie 10 przeskoków na każdą nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pięć i 10. Ostatnie ćwiczenie z naszym barankiem to przysiady. Pilnujemy, żeby nasze kolana nie wychodziły za linię palców i żeby pierwszy ruch wykonać z biodra do dołu. Wykonujemy sobie 15 przysiadów. Trzymamy naszego pluszaka przed sobą. 5. 10, 15. W ostatniej części naszego treningu pomoże mi mój Lech Leon. Będziemy mieli wszystkie ćwiczenia w pozycji siedzącej lub leżącej na ziemi. Pierwsze ćwiczenie to tak zwane ósemki, które robimy na treningu. W pozycji równoważnej jedna noga jest ugięta, druga jest wyprostowana i przekładamy pluszaka zawsze pod ugiętą nogą. Hop. Wykonujemy sobie 10 przejść w jedną i w drugą stronę. Okay. Kolejne ćwiczenie. W kręgu podpartym ściągamy łopatki. Staramy się, żeby nasze ciało było ustabilizowane, nie bujało się na boki, było napięte. I podnosimy pluszaka raz prawą, raz lewą ręką. 10 razy. Ok. Kolejne ćwiczenie, martwy robak. Leżymy na plecach, pluszak w naszych dłoniach. Za każdym razem trzymamy pluszaka w tej dłoni, która idzie do dołu. 10 powtórzeń. Ok, kolejne ćwiczenie to nożyce. Bierzemy naszego pluszaczka, wykorzystamy teraz jako poduszkę pod głowę. Kładziemy sobie go
wygodnie pod kark, ręce na bok i wykonujemy nożyce pionowe. Wykonujemy ich 10 powtórzeń. Za każdym razem noga jest na górze, wtedy liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ostatnie ćwiczenie, czyli deska z bardzo trudnym obciążeniem. Naszym obciążeniem będzie nasz pluszak. Kładziemy go sobie na kark. Przyjmujemy pozycję deski i liczymy do 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję Wam za wspólny trening. Dostosujcie sobie ilość powtórzeń do siebie. Bardziej zaawansowane zawodniczki mogą zrobić ich więcej w każdym ćwiczeniu. Proponuję dla początkujących zawodniczek 2 serie treningu, dla zaawansowanych 4 serie. Dziękuję.